Dzień dobry kochani, pierwszy raz vloga, zaczynam nie od robienia śniadania, bo śniadanie już mam gotowe, a to z tego względu, że teraz nagrywam taką nową serię na mój drugi kanał, czyli na kanał Fit Kuchnia Martyna Loch, gdzie oczywiście bardzo serdecznie Was zapraszamy. I jest to taka seria typu 7 dni, 7 śniadań, 7 dni, 7 kolacji, 7 dni, 7 sałatek i akurat teraz nagrywam jako pierwszy film z tej serii 7 dni, 7 super szybkich śniadań gotowych w mniej niż 5 minut. I z tego względu mam tutaj taką bułkę, grahamkę z pastą łososiową, z wędzonego łososia, serka śmietankowego, do tego warzywka, szczypiorek, ogórek oraz kiełki i powiem szczerze, że jest to po prostu przepyszna propozycja i koniecznie musicie sobie ją zrobić, jeśli jeszcze nigdy nie próbowaliście. I jeśli lubicie łososia wędzonego, to na powalone kolana. Naprawdę, jest mega smaczna, a robi się ją w dosłownie 2 minuty. A teraz tak z całkiem innej beczki. Jeśli pamiętacie, to kilka vlogów temu opowiadałam Wam, jak bardzo alergia mnie męczy. I patrzcie tylko, co mi się stało z ustami od... Od czego? Oczywiście od kataru, bo wiadomo, że wycieram nos chusteczką i cały czas gdzieś tutaj podrażniałam te usta i patrzcie na to. Także wszystko tutaj mam zaczerwienione. Pod nosem czerwone przebarwienia. Usta to w ogóle suche jak wiór. Strasznie bolące przy tym, no bo wiadomo, jak usta są przesuszone, to strasznie tak ta skóra jakby i piecze, i ciągnie, więc jest to dosyć nieprzyjemne uczucie. I już postanowiłam, że na jesień na pewno się odczulam. Na 100% oczywiście wcześniej zrobię testy, co w ogóle mnie tak męczy, bo powiem szczerze, że nie mam zielonego pojęcia. Testy alergiczne miałam ostatnio robione, jak byłam małym dzieckiem. Pamiętam, że wtedy poszłam i z mamą robiłyśmy takie testy mi i nic mi nie wyszło. I faktycznie nigdy mnie ta alergia nie męczyła, a im jestem starsza, tym jest gorzej. Starość nie radość, młodość nie wieczność. Także tutaj na pewno muszę wykonać testy i bardzo chcę się odczulać, bo no, kilka dni mam wyjętych z życia, bardzo źle się czuję. No powiedzmy, że dzisiaj jest już ok, dzisiaj jest lepiej, przynajmniej nie kichałam dalej niż widzę, bo tak to codziennie zaczynałam dzień od tego, że nos to miałam zatkany po prostu po sam czubek głowy, nie dało się go odetkać, do tego kichałam dalej niż widzę i jeszcze budziłam się z takimi oczami, tak o, no jak taki kret. Nic nie widziałam, całe zaczerwienione. I zanim doszłam do siebie, to minęło z pół godziny, godzinę i się na maksa męczyłam. Także nie ma co się męczyć, jeśli jest taka możliwość, to na pewno będę się odczulać. Dobra kochani, bo ja tutaj Wam troszeczkę poopowiadałam na początku vloga, więc zabieram się zaraz za jedzenie, śniadanie, już jestem bardzo głodna. A jeśli chodzi o tego vloga, to standardowo będzie totalny miszmasz, ale nie ma co mówić, jakby moje vlogi nie były chaotyczne, to chyba nie byłabym sobą. Także serdecznie zapraszam Was do oglądania, a ja zabieram się w końcu za jedzenie, śniadania. O, ale zrymowałam. Dobra, widzimy się za jakiś czas. Ale uwaga, takie, ja lubię robić takie testy smaku. To jest tak mega dobre, kochani, że koniecznie musicie zrobić tę pastę. Jest świetna. A tu proszę bardzo, sceneria mojego dzisiejszego śniadania. Właśnie tak jak wcześniej powiedziałam, grahamka z pastą łososiową, ogórkiem oraz kiełkami. No, uwielbiam. Jeśli jeszcze nie robiliście takiej pasty, to koniecznie musicie to nadrobić. Zamówiłam sobie taki próbnik kolorów włosów doczepianych. Ogólnie jak byłam ostatnio u fryzjerki i też umawiałam wizytę na fryzurę ślubną, próbną, to zapytała mnie, czy nie chciałabym sobie zamówić takiej jednej taśmy włosów doczepianych, z tego względu, że wtedy ta fryzura będzie wyglądała lepiej i na pewno będzie się bardzo dobrze prezentowała. Tym bardziej, że ja chcę włosy rozpuszczone mieć do ślubu. No a jak wiadomo, moje włosy nie są zbyt gęste, one są bardzo cieniutkie. Dlatego stwierdziłam, że w sumie czemu nie zamówię sobie taką jedną taśmę. I na szczęście udało mi się zamówić ten próbnik, bo wcześniej jak patrzyłam, to cały czas był niedostępny na stronie. I weszłam dosłownie kilka dni temu, zobaczyłam, że jest, zamówiłam od razu. I patrzcie tylko, jak trafiłam. Mi i Jankowi wydaje się, że ten kolor, zaraz Wam przyłożę do moich włosów, jest dosłownie identyczny jak moje. Patrzcie na to. No, on się w ogóle nie będzie odróżniał. Rewelacja, bo ja myślałam, że zamówię i z tych po prostu jeszcze coś tam będziemy kombinować z fryzjerką. W sensie, nie wiem, może delikatnie farbować, dopasowywać do moich. No ale trafiłam rewelacyjnie, także jestem bardzo szczęśliwa. I muszę jak najszybciej zamówić już całą taśmę, bo za tydzień w piątek mam próbną fryzurę ślubną i próbny makijaż, także fajnie już, żebym to miała. Także mam nadzieję, że przyjdzie jeszcze na piątek. Ale jak nie przyjdzie, to moja wina, bo to ja tak zwlekałam na maksa z zamówieniem. A jakbym sobie takie różowe strzeliła? Włosy? Tak debil.
Muszę wam coś pokazać. Patrzcie tylko, co Łukasz dostał na kawalerski. Mi się to tak podoba, no jemu tym bardziej, wiadomo, ale ja jestem tak zachwycona, że to dosłownie zawsze będzie stało gdzieś na jakimś honorowym miejscu u nas w mieszkaniu. No boskie, naprawdę. A jeśli ktoś nie wie, to Łukasz, czyli nasz Janek, jest DJ-em, więc ten prezent to jest po prostu perfekcja. Pokażę wam coś jeszcze. Ogólnie nie będę już pokazywała prezentów Łukasza, ale to jest też takie boskie, że musicie to zobaczyć. Janek cały czas mówił, że nie kupuje sobie spinek do garniaka, tamtym Giacomo jak byliśmy, bo chciał sobie zamówić takie DJ-skie z internetu. I patrzcie to, dostał właśnie takie DJ-skie spinki. No coś pięknego moim zdaniem. Tu chyba gramofon, jak się nie mylę. A tutaj słuchawki. Ja tak mam, że takimi rzeczami tak się jaram. Dla mnie to jest takie super, no mega. Nie no, unboxing tak chyba nie przejdzie. Trzeba to inaczej zrobić. Szybki, mały przegląd zakupów, które zrobiłam w Lidlu przed chwilą na jutrzejsze święta. I najpierw jest to serek śmietankowy, cebula czerwona oraz zwykła, koperek i szczypiorek, jogurt naturalny, najzwyklejszy, mozzarella oraz ser cheddar starty, ogórki konserwowe, pieczarki marynowane. No i tutaj muszę się zatrzymać, bo musiałam już kilka zjeść. Ja uwielbiam pieczarki marynowane i musiałam sprawdzić, czy one są dobre. Wiecie, o co chodzi? To była konieczność. Muszę wiedzieć, co podam innym. Do tego mega paka fileta z kurczaka. Ja cały czas rymuję dzisiaj. Chyba raperem zostanę. Kiełki, rzodkiewki, łosoś wędzony na gorąco, dwie paczki pieczarek. My bardzo lubimy pieczarki w naszej rodzinie, także będą tutaj propozycje z pieczarkami. No i wzięłam jeszcze boczek wędzony. A teraz tak, jeśli chodzi o moje propozycje na święta, bo tak jak wcześniej wspominałam, chyba to mówiłam na początku vlogu, święta spędzamy z rodzinką, także jedyne co ja robię do moich rodziców to jest jeden rodzaj mięsa i są to właśnie filety z kurczaka, które zapiekam. Na to daję taki farsz pieczarkowy, czyli pieczarki usmażone razem ze zwykłą cebulką i na to dodaję ser cheddar oraz tartą mozzarellę. Oprócz tego na mojej głowie są też jajka faszerowane. Ja ich nie kupowałam, bo zawsze u moich rodziców jest mnóstwo jajek, ja tylko robię farsz do nich. I pierwszy farsz to będzie właśnie taki pieczarkowy. Pieczarki będą wymieszane z jogurtem, z majonezem lekkim. Do tego będzie na wierzchu podsmażony boczek. No i oczywiście żółtko będzie do każdych jajek, ale to chyba nie muszę mówić. Drugie jajka, jakie jutro zrobię, to będzie taki farsz z łososia wędzonego, którego wymieszam właśnie z tym serkiem śmietankowym, ze szczypiorkiem. No i to będzie naprawdę mega smaczne. To już muszę powiedzieć. Trzeci farsz, który tak pomyślałam, że zrobię, to taki ala tatarski, ale nie wiem, czy to jest do końca tatarski, bo wiecie, że ja często robię coś tak po swojemu i trochę nie lubię dlatego mówić, że to jest na przykład, to są jajka po tatarsku, bo coś zrobię lekko inaczej. Czyli będzie to taki farsz z ogórków konserwowych, z pieczarek marynowanych, do tego czerwona cebulka, troszkę jogurtu i majonezu lekkiego, wszystko to wymieszam i to będzie takie pyszne na 100%. A, powiedziałam o majonezie lekkim? Powiedziałam chyba. No i jeszcze została mi w lodówce połowa takiego serka, twarożku grani. I pomyślałam, że jeszcze jako ostatnie jajka zrobię takie jajka wiosenne, czyli właśnie twarożek grani, żółtko, do tego dodam pokrojoną paprykę, ogórka, szczypiorek i jeszcze wszystko posypię tymi kiełkami rzodkiewki. Mi się wydaje, że to też będzie mega smaczne. O, Janek chyba czeka, skończę, bo chcę coś z kuchni. Co tam, Januszku? Słychać? Przychodzisz na unboxing? Okej, pogadałam i teraz standardowo trzeba wszystko posprzątać. Jak się ktoś kiedyś mnie zapyta, dlaczego nie mamy roślin w domu, zapomniałam jej podlać kilka dni pod rząd. Ale w sumie dzisiaj to zrobiłam, także może odżyję. Dam ją do słońca, może to coś da. Szybka kawka i lecę na siłkę. Kurczę, powiem wam, że zepsułam na maksa z tym treningiem, bo to mój błąd, że się nie zainteresowałam, do której jest siłownia otwarta, skoro jest dzień przed świętami.
mam nauczkę, żeby następnym razem to sprawdzić. No ale wiecie, chciałam zrobić trening siłowy, miałam na maksa ochotę właśnie na taki trening, porządny trening dołu. Tym razem głowa mnie nie boli, jak to było w ostatnim vlogu. No ale trudno, zrobiłam 25 minut schodków, bo ogólnie miałam na ten trening około 40 minut. No a w 40 minut siłowego nie zdążę, bo zanim te sztangi poprzynoszę, pozakładam wszystkie ciężary i tak dalej, to stwierdziłam, że wolę sobie zrobić taki trening cardio typowo na schodkach. Bo nie chciałam też być takim, wiecie, ostatnim klientem, który wychodzi na minutę przed zamknięciem. Dlatego i tak wyszło fajnie. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Trening siłowy sobie zrobię po świętach, a i tak się poruszałam, także dla organizmu jest to rewelacja, bo całe święta u mnie w rodzinie wyglądają tak, że siedzimy tylko przy stole, jemy, pijemy sobie jakiegoś drineczka i tak dalej. Także i tak jest super. Bardzo fajnie, że się poruszałam. O wiele lepiej się zawsze czuję, jak przed świętami się poruszam. To jest dla mnie takie super. No dobra, bo ja tutaj troszeczkę zanudzam. Trzeba się brać za zrobienie obiadu. Czy mikrofon działa? Działa. Jeśli chodzi o dzisiejszy obiad, to w ogóle muszę wykorzystać wszystkie resztki z lodówki, no bo jak wiadomo, zaraz są święta i przez dwa dni nie będziemy jeść pewnie nic z naszej lodówki. Także nawet nie wiem jeszcze, co dzisiaj zrobię. Muszę zobaczyć. Jest pewne, że na pewno coś z kurczaka. Jakaś mozzarella tu leży. O, 1000% kukurydza. Matko jedyna. Pesto zielone mam prawie całe. To już jest prawie pewne, że będzie makaron z pesto zielonym, z kurczakiem, z mozzarellą, z kukurydzą. O, cebulę też mam. Cebulka, może jakiś czosnek się znajdzie. Znalazł się superancko. Dodam też jakąś resztkę pomidora, którego znalazłam w lodówce. Tak by the way, pomidorów chyba nie powinno się trzymać w lodówce. Znaczy na 100% takich całych. Nie wiem, jak to jest z przekrojonymi. W sensie, jakbym takiego zostawiła na całą noc, to przyszłam rano już będzie taki średni. No nie wiem, muszę się doinformować, ale jeśli wy wiecie, to koniecznie dajcie znać. I patrzcie na to! Dzisiaj rano pokazywałam wam na vlogu, że ta bazylia jest cała taka zdechła i zobaczcie, ja wierzyłam, że ona odżyje. Ja to wiedziałam, naprawdę, ja wierzyłam od samego początku i dlatego dałam ją tam do słońca. No kurczę, rewelacja. Widzicie? Niby coś tam mi zwiędnie, ale się podniesie. Dobra, jest makaron, jest pesto, jest kurczak, no i jest rewelacja. Jeśli chodzi o ten obiad, to tak pomyślałam, że makaronu teraz nie będę gotowała dla Janka, bo jego i tak nie ma. On będzie około 19, a mamy 15.40, no to później na świeżo po prostu dogotuję mu makaron. No, a teraz ugotuję sobie ten makaron, a na dzień już zrobię takie dla naszej dwójki. 90 gramów makaronu, proszę bardzo, idealnie dla mnie. Nie wiem, jakie wy lubicie najbardziej przyprawy do mięsa, ale ja ostatnio mam mega fazę na takie połączenie jak sól, pieprz, czosnek granulowany, papryka słodka i oregano. Mega mi smakuje. A ogólnie już tak troszeczkę opadłam z sił właśnie z tego względu, że głodna jestem. Już mam ochotę na ten obiad, na pewno będzie przepyszny. Dobra, bo znowu się wkręcę w jakiś temat, to muszę zrobić ten obiad. Ja zabieram się do jedzenia tego obiadu, powiem szczerze, że pachnie pięknie. Uwielbiam makarony chyba w każdej możliwej postaci. A później jak zjem, to troszeczkę sobie do was pogadam. Powiem wam coś od siebie, powiedzmy, że to będzie taki monolog. Ale dobra, to za momencik. Siema pchełka! Co tam słychać, myszko? Czas na mój monolog. Ja po prostu uwielbiam mówić do kamery, bo wiem, że nie mówię do siebie, ja mówię do was.
To jest naprawdę rewelacyjne uczucie, jak wiesz, że nagrywasz ten film i ktoś go obejrzy, i ktoś z chęcią go obejrzy. To jest świetne uczucie. Ale dobra, już nie przedłużając, właśnie chciałam do tego nawiązać, że YouTube to nie jest takie miejsce, gdzie ja tylko nagrywam film, dodaję i tutaj kończy się historia tego filmu. Bo to nie jest tak, że ja dodam film i w sumie koniec, tylko wy piszecie komentarze, ja na te komentarze odpowiadam, często ja zadaję jakieś pytania w filmie, wy mi odpowiadacie na nie, często piszecie po prostu jakieś swoje przemyślenia czy historie. Ja dalej również wam odpowiadam i naprawdę jest taka fajna koleżeńska relacja moim zdaniem. Bardzo podoba mi się bycie twórcą internetowym. Naprawdę robię to, co zawsze chciałam robić. I to jest niesamowite. I do czego tutaj dalej dążę? Jak mogliście zobaczyć w tytule tego filmu? Założyłam drugą firmę. I pewnie wiele z was może pomyśleć, ha, z czego ona się cieszy? Przecież w sumie co to takiego? No i oczywiście macie prawo tak myśleć. I nie będę tego negowała oczywiście, ale ja się tak strasznie cieszę. Jeśli chodzi o tą firmę, to jest to już stricte firma związana z YouTube'em, z social mediami, ogólnie po prostu ze mną. A jeśli chodzi o YouTube'a, to tutaj jest taka fajna kwestia, że firmy nie trzeba od razu zakładać. Można to troszeczkę odwlekać. Ja to bardzo długo odwlekałam, ale w końcu jest ten moment, w którym muszę tą firmę założyć. To już nawet jakbym nie chciała, to i tak jest taka konieczność. Więc bardzo się cieszę i naprawdę na maksa się jaram, że robię to, co lubię, że wy tutaj jesteście. Bardzo wam za to dziękuję przede wszystkim. I tak na początku nagrywania pomyślałam, kto będzie chciał mnie oglądać, że co ja mam ciekawego do przekazania. No a to się jednak okazuje, że wcale nie muszę mieć jakiegoś super ciekawego życia, podróżować po całym świecie, robić jakichś niesamowitych rzeczy, żeby ludzie chcieli to oglądać, dlatego to jest niesamowite. I chyba w tym fragmencie powiedziałam już słowo niesamowite x razy i jak będę to montować, to będę się strasznie wkurzać, że brzmi to beznadziejne. Beznadziejne. Beznadziejnie. No ale trudno, może tutaj być tak troszeczkę chaotycznie, mówię to prosto z serca, prosto do kamery. Ale wracając już do tematu głównego, czyli tematu firmy, no to wyobraźcie sobie, że prawie dokładnie rok temu powstała nasza pierwsza firma, czyli 80-20 i rok później zakładam firmę prawie w tym samym terminie, tym razem firmę związaną już typowo ze mną. To jestem ciekawa, czy za rok też będzie jakaś kolejna, może trzecia. Nie, no zapewne nie, ale i tak jestem naprawdę bardzo szczęśliwa, mega się jaram. I troszeczkę też jestem taka z siebie dumna, bo przykładowo jak założyłam kanał na Fit Kuchni i zaczęłam rzucać filmy, to ja sobie powiedziałam, że choćby skały pękały, te filmy będą pojawiać się cały czas, co tydzień, choćby nie wiem co. I było mnóstwo takich sytuacji, gdzie w sobotę ktoś spontanicznie do mnie napisał, że słuchaj, wychodzimy wszyscy razem, czy masz też ochotę? No i wiecie, ja nie miałam filmu zmontowanego przykładowo, a też bardzo chciałam wyjść z bliskimi. Wychodziłam, wracałam na przykład o drugiej czy trzeciej i przykładowo do piątej. Nawet zdarzyło się, że do szóstej montowałam film dla was, żeby pojawił się on o tej godzinie 12 na Fit Kuchni. I jestem troszeczkę z siebie taka dumna, jak o to chodzi, że udało mi się i tak jak powiedziałam, choćby skały pękały, zrobię wszystko, żeby te filmy się pojawiały regularnie. Później doszedł jeszcze drugi kanał, więc tego montowania, nagrywania było coraz więcej. Cieszę się na maksa, że tak wyszło. Wiecie, co jeszcze moim zdaniem jest naprawdę rewelacyjne? To, że mnóstwo z was jest ze mną od samego początku. Od pierwszego filmu na Fit Kuchni, czy ogólnie od pierwszych filmów. I mnóstwo z was widzi ten cały progres, widzi cały proces rozwijania się. Dla mnie to jest niesamowite, że dostałam już naprawdę bardzo wiele wiadomości na Instagramie o tym, że ktoś jest w szoku, że można tak szybko się rozwijać. Bardzo mnie to cieszy, że ktoś w ogóle chciał napisać do mnie taką wiadomość. Jest mi naprawdę niesamowicie miło. I jeszcze, co wam muszę powiedzieć, a zobaczcie zresztą, czekajcie. Kupiłam specjalnie szampana. Dobra, nie wiem, czy to jest szampan. Nie, no Prosecco to jest wino musujące. Czy wino musujące to jest szampan? Nie, no wyjdę na debila, ale ja wam powiem, że ja się nie znam tak za bardzo na alkoholach, co dokładnie czym jest. Nie chciałam kupować takiego typowego szampana, bo no średnio lubię. Chciałam kupić po prostu Prosecco. Specjalnie szukałam z takim, wiecie, korkiem, żeby go fajnie otworzyć. Stwierdziłam, że właśnie tak za to założenie drugiej firmy trzeba się napić lampeczki szampana. Tak na dobry start.
Dobra, bo ja już tutaj naprawdę przedłużam, gadam i coś skończyć nie mogę. Stwierdziłam, że teraz zrobię, wiecie co, trochę sobie podszykuję na jutro. Zrobię nadzienia do jajek faszerowanych, te, które mogę. Posmażę sobie pieczarki, no i po prostu przyspieszę to, co jutro bym zrobiła, bo jak chodzi o jutro, to my też tak wszystko na szybkich obrotach robimy. Dobra, widzimy się zaraz w kuchni, bo znowu się rozgadam. Trochę się martwię, że ten vlog będzie dosyć długi i w ogóle jest to cały taki domowy vlog. Chciałam chociaż trening tutaj dodać, ale widzicie, nie było mi pisane. I słuchajcie, ja się zabieram za robienie tych jajek. W sensie nie jajek, tylko samego farszu, bo stwierdziłam, że skoro mogę go zrobić dzisiaj, a jutro wiadomo są święta, to chciałabym jak najmniej jutro zrobić. Żeby też tego czasu nie tracić w kuchni, więc stwierdziłam, że zrobię nadzienia, zaniosę jutro do rodziców i tam na świeżo już po prostu pomieszam je z żółtkami, nafaszeruję te jajka, no i tak dalej. Zabieram się za pierwszy farsz i tak jak mówiłam wcześniej, to będzie taki a la farsz po tatarsku. O, tutaj chyba lepsze światło jest. Najlepsze jest to, że w ogóle nie uzgodniałam z moimi rodzicami, ile tych jajek ma być. Robię wszystko na oko. Mam przygotowany talerz. Zabieram się za robienie. Szybki test smaku, czy wyszło ok. Pycha, ale jeszcze dodam szczypiorek, to już w ogóle będzie rebelka. Dobra, kolejny test smaku już ze szczypiorkiem. Czy to jest perfekcja, o którą mi chodziło? To jest przepyszne. Z ręką na sercu to jest po prostu przepyszne. Druga pasta, którą będę robić, to tak jak mówiłam wcześniej, będzie pasta łososiowa, czyli nic innego jak łosoś wędzony, którego zagniotę serkiem śmietankowym, do tego dodam koperek oraz szczypiorek, no i później jeszcze tylko ugotowane żółtka i to jest przepyszne. Kochani, mi już zostały tylko dwie pasty do zrobienia, tak jak mówiłam, jest to pasta pieczarkowa oraz ta pasta taka wiosenna z twarożkiem, warzywami. I w sumie to tyle, ja już będę ogólnie kończyć, bo widzę, że bateria mi miga, a niestety nie mam drugiej baterii naładowanej, więc wolę tym razem się z Wami pożegnać. Na 100% teraz jeszcze dodam jakieś przebitki z tych już jajek, jak wyglądają takie całkowicie nafaszerowane. Nie mam zielonego pojęcia, kiedy ten vlog wleci, dlatego nie wiem, czy życzyć Wam wesołych świąt, bo może jest już kilka dni po świętach. Zapewne tak. Także powiem tylko, że mam nadzieję, że miło spędziliście te święta, że spędziliście je z osobami, które kochacie. Już nie przedłużając, widzimy się w następnym vlogu. Pa!